Dzień dobry. Dostaję zapytania, z czego wynikają takie oto objawy żółknięcia albo też zasychania dolnych liści kukurydzy, które przesuwają się ku górze. Zwróćcie, drodzy Państwo, uwagę, że to się dzieje praktycznie wszędzie. No i tutaj jest odpowiedź, Szanowni Państwo. Gigantyczna susza, widoczna tutaj akurat na glebie ciężkiej, trzecia klasa B. No i widać, co się po prostu dzieje. No i Szanowni Państwo, wszędzie jakbyście popatrzyli, to końcówki blaszek liściowych zaczynają nam żółknąć. Oczywiście pojawiają się także niedobory składników pokarmowych wynikające z tego, że rośliny kukurydzy przy tak dużej suszy nie są w stanie pobrać ich z gleby. Oj, widzimy efekty. Niezbyt ładnie to wygląda, no ale niestety. Kukurydza, w której jestem, nie jest nawadniana. A tutaj, Szanowni Państwo, możecie zobaczyć, jakie wielkie rozpadliny powstały w tej ciężkiej glebie. Zwróćcie uwagę. O, cała moja ręka wchodzi w dół. No jest to po prostu skała. Co tu dużo mówić? I zwróćcie, drodzy Państwo, także uwagę, że właśnie takie pękanie po prostu gruntu powoduje też uszkadzanie systemu korzeniowego roślin, który zostaje rozerwany. Oj, tutaj można się dopatrzeć, i że korzenie kukurydzy, o, zostały odsłonięte, zostały rozerwane. O, popatrzcie, drodzy Państwo, próbowały się ratować, próbowały zejść w dół. No bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, muszę Państwu powiedzieć. No ale niestety, susza nigdy dla nikogo nie była, nie jest dobra. Drodzy Państwo, wróciliśmy ponownie na to samo pole kukurydzy, borykające się z problemem dużej suszy, ale jesteśmy już w ciągu dnia. Proszę zwrócić uwagę, że zaczyna się tutaj proces, którego nie widzieliśmy wieczorkiem. Mianowicie proces skręcania się blaszek liściowych na kształt takiej trąbki, czy też rurki. To, drodzy Państwo, jest objaw spadku turgoru liści i w ten sposób roślinka broni się przed nadmierną utratą wody. Ale niestety dla nas to też jest sytuacja niedobra, bo roślinka tak się skręcając obniża swoją powierzchnię asymilacyjną liści, prawda? Czyli to jest w ogóle niekorzystne. Oczywiście wieczorkiem akurat w tym rejonie wzrasta troszeczkę wilgotność powietrza, więc rośliny lepiej wyglądają, ale teraz Państwo widzicie, wystarczyło troszeczkę słoneczka i już widać nadmierne parowanie wody z blaszek liściowych. Roślina co robi? Zamyka aparaty szparkowe, ogranicza parowanie i myślę, że w południe większość liści po prostu będzie o tak poskręcana na kształt po prostu rurki. No niestety. W okresie suszy jest to taki najczęściej obserwowany objaw niedoboru wody na plantacjach kukurydzy. Ale jak też Państwo widzicie, co pokazałem, susza suszą, czyli widzimy te charakterystyczne objawy na blaszkach liściowych, jak rośliny próbują tą wodę zatrzymać w swoich tkankach, ale to też niestety uaktywnienie się różnych niedoborów składników pokarmowych na skutek niemożności ich pobrania z gleby, no z powodu niewielkich ilości wody. Pamiętajmy też, że oczywiście kukurydza wytwarza bardzo duży system korzeniowy, głęboko sięgający w głąb profilu glebowego, ale niestety jak nie pada tygodniami, miesiącami, to nawet taki system korzeniowy nam tutaj nie pomoże. Tutaj jest szczęście na tej plantacji, drodzy Państwo, że jest to gleba gliniasta, ciężka, więc tej wody jest więcej w niej, aniżeli choćby na glebach lekkich, piątej czy też szóstej klasy. Więc tutaj i tak naprawdę rośliny dobrze sobie radzą. Drodzy Państwo, teraz jesteśmy na polu, gdzie jest gleba lekka, klasy piątej. I zwróćcie, drodzy Państwo, uwagę, jak wygląda kukurydza. To jest po prostu tragedia. Ten objaw, który Państwo widzicie, to jest typowy objaw suszy w kukurydzy.
całe rośliny szarzeją, stają się takie raczej takie brudno-zielone. No i co jest charakterystyczne? Blaszki liściowe się zwijają. A tutaj, drodzy Państwo, tylko pokażę. Popatrzcie. O! To jest taka gleba niestety. I ona powoduje, że bardzo szybko przesycha. No i, drodzy Państwo, jak wyglądają rośliny? To jest tragedia. Tragedia niestety.